Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Witam serdecznie na inauguracyjnym spotkaniu naszej konferencji, konwencji poświęconej tematyce częstotliwości zdrad małżeńskich w określonych grupach zawodowych. Na początek chciałbym przedstawić szanownym zebranym wyniki całorocznych badań dotyczących częstotliwości zdrad małżeńskich w określonych grupach zawodowych. Otóż okazuje się, że najczęstsze przypadki zdrady dotykają lekarzy. Sami rozumiecie. Specyfika zawodu, ciągłe napięcie, nocne dyżury, a poza tym pewna swoboda farmakologiczna. Druga najbardziej narażona grupa to artyści estradowi. I tu sprawa również jest jasna. Ciągłe wyjazdy, trasy koncertowe, bezkrytyczne uwielbienie fanów w połączeniu z oddaleniem od domowego ogniska. I trzecia grupa, i tu największa niespodzianka. Otóż okazuje się, że na trzecim miejscu są organizatorzy i uczestnicy takich konwencji jak nasza. Ja proszę o głos. Proszę o głos! Proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że to chyba nie jest dokładnie tak. Ja już od 30 lat organizuję takie konferencje w całym kraju. Uczestniczę w nich i nigdy, no, powtarzam. Nigdy nie zdradziłem mojej żony! No, i patrzcie. Przez takiego fiuta jesteśmy dopiero na trzecim miejscu.